Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny jesienny dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Będziecie się pewnie za chwilę śmiać z niedowierzenia, ale kochani, już dawno nie opowiadałam wam tutaj na Wielkim Buku o żadnym dreszczowcu. Tak, tak, proszę mi się tutaj nie śmiać, dlatego że ostatnim razem o thrillerze opowiadałam wam chyba 3 tygodnie temu, a to jest naprawdę dużo. Dlatego dzisiaj przybywam do was z thrillerem, właśnie thrillerem psychologicznym, thrillerem, nazwijmy go, małżeńskim, w którym nie znajdziecie ani flaków, ani krwi, ale za to niezłe psychologiczne gierki. Przed wami nieznajomi, których recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Mando, ale uwaga, ta powieść jest wyjątkowa, dlatego że akcja przedstawiona jest z dwóch perspektyw, damskiej i męskiej, a stworzył ją duet bestsellerowych niemieckich autorów, czyli Ursula Poznański i Arno Strobel. Jakby tego było mało, polskie tłumaczenie stworzyła również para, dlatego że małżeństwo, Anna i Miłosz Urbanowie, którzy prześwietnie oddali tę podwójną narrację naszych bohaterów. On wraca do domu, by przekonać się, że jego narzeczonej przytrafiło się coś dziwnego. Nie pamięta, kim on jest, jest przekonana, że mieszka samotnie i w ogóle nawet nie kojarzy jego twarzy, nie kojarzy jego głosu, nie ma żadnych wspomnień z nim związanych. Jest przerażona, ma mętlik w głowie i przy nim zachowuje się jak osaczone zwierzę. Natomiast ona krąży po domu wieczorową porą, by z przerażeniem odkryć intruza w swoim domu, mężczyznę, który znalazł się tam znikąd i nagle twierdzi, że znają od lat, że mieszkają razem i jest jej narzeczonym. Ona nie wie, komu wierzyć, swoim wspomnieniom, jego słowom, swojej przyjaciółce czy lekarzom. Wkrótce przekonają się, że jakoś muszą sobie zaufać, dlatego że intryga skręca w naprawdę niepokojącym kierunku. W Nieznajomych wpada się dosłownie od pierwszych chwil spędzonych z książką, dlatego że jest coś naprawdę przyciągającego w tym pomyśle, by pozbawić główną bohaterkę pamięci. Napięcie tutaj rośnie z chwili na chwilę, patrzymy na wszystkie wydarzenia zarówno z jej oczu, jak i z jego perspektywy, a to wszystko jedynie komplikuje całą sytuację. Mamy tutaj mnóstwo zaskakujących zwrotów akcji, mamy ekscytujące rozwiązania fabularne, mamy gierki psychologiczne, ale muszę tutaj zaznaczyć, że miejscami ta powieść bywa nieco przegadana i za bardzo skomplikowana. Dla jednych czytelników taka forma prowadzenia fabuły, tym bardziej w thrillerach, będzie jak najbardziej na plus, dlatego że im więcej komplikacji w dreszczowcach, tym przecież lepiej. Ale dla innych może to działać na niekorzyść nieznajomych, dlatego że wiele rozwiązań fabularnych bywa tutaj nieco przerysowanych, takich no mało logicznych. Natomiast to, co ogromnie podoba mi się w tej powieści, to jest to, że Ursula Poznański i Arno Strobel wyszli poza ramy gatunkowe, a do tego stworzyli takich bohaterów, którzy są żywi, są namacalni, bardzo życiowi, łatwo jest się z nimi utożsamiać i w sumie zrozumieć i wpaść w tę ich burzę emocji. Jedno jest pewne, Nieznajomi sprawdzą wam się idealnie jako jesienna, tajemnicza lektura, która jednocześnie pędzi naprzód na łeb, na szyję, ale też nieco od was wymaga. I sądzę na dokładkę, że nikt z was nie domyśli się zakończenia. Po prostu nie ma takiej opcji. A to, kochani, jest sprawa niełatwa w dreszczowcach i naprawdę warto to docenić. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Mando zapraszamy was na konkurs. Mam dla was jeden egzemplarz Nieznajomych do zdobycia, a wy jedyne, co musicie zrobić, to odpowiedzieć mi na pytanie, a raczej na taką zagwozdkę. Postawcie się na moment, albo wejdźcie raczej w skórę bohaterów, pary naszych bohaterów. Macie do wyboru perspektywę damską albo męską i napiszcie mi, co wy byście zrobili w takim momencie. Jak byście zachowali się na ich miejscu? Konkurs trwa, słuchajcie, do końca października, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. A swoje odpowiedzi, kochani, wpisujcie oczywiście w komentarzach pod filmem, jak zwykle zresztą. Kochani, a teraz na zakończenie dorzucam nowy panel. Nowy panel, który będzie pojawiał się teraz w filmach recenzenckich, czyli poradnik czytelnika. Poradnik czytelnika, który ma za zadanie pomóc wam podjąć decyzję, czy chcielibyście zakupić tę książkę, wypożyczyć ją z biblioteki, czy ta książka jest zwyczajnie dla was. Będzie to taki panel, w którym będę podsumowywać najważniejsze fakty dotyczące danej lektury. Co musicie wiedzieć o Nieznajomych?
Przede wszystkim jest to thriller, thriller psychologiczny, dreszczowiec małżeński, czyli taki, który skupia się wokół pary bohaterów i także operuje wokół ich związku. Co więcej, Nieznajomi to jest taki dreszczowiec light, czyli taki, w którym nie ma skrajnej przerysowanej przemocy, nie znajdziecie tutaj krwi i flaków, czyli możecie czytać bez strachu, że natraficie na jakieś brutalne opisy. Tego tutaj zwyczajnie nie ma. A dla kogo jest ta powieść? Dzięki tej podwójnej perspektywie, o której przed chwilą Wam wspominałam, jest to powieść, która sprawdzi się idealnie zarówno dla czytelników, jak i czytelniczek, którzy szukają ciekawej intrygi, która również wychodzi poza związek głównych bohaterów. Jeśli chodzi o ilość stron, bo czasami możecie być tego ciekawi, mamy tutaj około 400 stron, więc ta powieść idealnie sprawdzi się na kilka jesiennych zaczytanych wieczorów. Natomiast oficjalna premiera Nieznajomych już 17 października 2018 roku. Mam, kochani, nadzieję, że taki mini poradnik, poradnik czytelnika, który podsumowuje dany tytuł i jest uzupełnieniem recenzji, przyda Wam się, że będziecie z niego korzystać i od razu będziecie wiedzieć, czy jakaś książka jest dla Was, czy raczej niekoniecznie. Jeśli jest Wam jeszcze jednak mało Nieznajomych, to kochani, zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka, zapraszam Was na media społecznościowe Wielkiego Buka i na dniach, słuchajcie, odwiedźcie koniecznie Marcina z kanału Okoń w sieci, bo u niego również pojawi się recenzja. Serdecznie Wam polecam. Kochani, na zakończenie koniecznie muszę Was zapytać, jak Wam się podoba taki mini poradnik, czy podoba Wam się ten segment, czy uważacie, że jest użyteczny i będziecie z niego również korzystać przy słuchaniu recenzji. Zapraszam Was jeszcze na media społecznościowe Wielkiego Buka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, bo jesteście tutaj na przykład po raz pierwszy, to serdecznie Was witam, rozgośćcie się, rozsiądźcie na spokojnie, popatrzcie sobie, co tutaj ciekawego jest. Jeżeli będziecie się czuli dobrze na Wielkim Buku, to zapraszam Was do subskrypcji kanału. A Wy, kochani, jeśli nie dostajecie... Wy, kochani, w sensie subskrybenci, oglądający, jeśli nie dostajecie powiadomień systematycznie o nowych filmach na Wielkim Buku, to zapraszam Was do klikania dzwoneczka, dzyń, 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 wtedy dostajecie powiadomienia na maila o nowym filmie. A my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa, pa!